Wiesz, czasami sprawy, o których się marzy, cele, do których się dąży, są poza naszym zasięgiem. Wiesz, czasami sprawy, o których się marzy, cele, do których się dąży, są poza naszym zasięgiem. Spójrz na dół i powiedz, co widzisz. Widzę śliczne domki, ogródki, płotki. No właśnie, życie na smyczy. Popatrz jeszcze raz. Tam dalej widać kawałek świata bez żadnych płotów. Tam dwa psy może spotkać coś wyjątkowego. A za tymi górami możemy przeżyć wspaniałe przygody. Spójrz na dół i powiedz, co widzisz. Widzę śliczne domki, ogródki, płotki. No właśnie, życie na smyczy. Popatrz jeszcze raz. Tam dalej widać kawałek świata bez żadnych płotów. Tam dwa psy może spotkać coś wyjątkowego. A za tymi górami możemy przeżyć wspaniałe przygody. Wystarczy! Wszystko wyśpiewa. Ciach, ciach, ciach! Biegnij, ile masz sił! I tak nie uciekniesz! W męczarniach będziesz się bił! Ty potworze! Nie ja tu jestem potworem, lecz ty! Ty i ta bajkowa hałastra, która psuje mój idealny świat! Gadaj, gdzie się schowali! Ugryź się! Starałem się być dla was wspaniałomyślny, ale moja cierpliwość też ma granice! Gadaj albo... Nie, nie guziczki! Nie moje lukrowane guziczki! Więc gadaj, gadaj, co wiesz! Wystarczy! Wszystko wyśpiewa! Ciach, ciach, ciach! Biegnij, ile masz sił! I tak nie uciekniesz! W męczarniach będziesz się bił! Ty potworze! Nie ja tu jestem potworem, lecz ty! Ty i ta bajkowa hałastra, która psuje mój idealny świat! Gadaj, gdzie się schowali! Ugryź się! Starałem się być dla was wspaniałomyślny, ale moja cierpliwość też ma granice. Gadaj albo... Nie, nie guziczki! Nie moje lukrowane guziczki! Więc gadaj, gadaj, co wiesz! Nie, 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 wcale mnie nie zawiodłeś, Radziu. Słuchaj... Ja wiem, że nie jest łatwo w życiu, ale walcz o swoje marzenia. Tak, żebyś potem nigdy niczego nie żałował. Tak, tato. Nie poddawaj się. Nie, nie, nie. Wcale mnie nie zawiodłeś, Radziu. Słuchaj. Ja wiem, że nie jest łatwo w życiu, ale walcz o swoje marzenia. Tak, żebyś potem nigdy niczego nie żałował. Tak, tato. Nie poddawaj się. Zdradzę ci coś, co zrozumiałam o wiele za późno. Nie daj sobie wcisnąć, że najlepsi przyjaciele muszą marzyć o tym samym. Rozumiesz? Zdradzę ci coś, co zrozumiałam o wiele za późno. Nie daj sobie wcisnąć, że najlepsi przyjaciele muszą marzyć o tym samym. Rozumiesz?
w imieniu milionów stworzeń zamieszkujących tę planetę, które rady nie dają, takich jak pewien niepozorny gryzoń, który wegetował beznadziejnie z pilotem w dłoni, marząc, że nadejdzie dzień, gdy i on naciągnie komuś z odsieczą i usłyszy: dobra robota, twoja robota, Tyllo, spisałeś się. Potrzeba nam bohatera, bracie. Kogoś, kto będzie stać na posterunku, choć burza huczy wokół nas. Kogoś, bohatera, kto będzie przypominać, że to, co nieosiągalne, czasem bywa osiągalne. W imieniu milionów stworzeń zamieszkujących tę planetę, które rady nie dają, takich jak pewien niepozorny gryzoń, który wegetował beznadziejnie z pilotem w dłoni, marząc, że nadejdzie dzień, gdy i on naciągnie komuś z odsieczą i usłyszy: dobra robota, twoja robota, Tyllo, spisałeś się. Potrzeba nam bohatera, bracie. Kogoś, kto będzie stać na posterunku, choć burza huczy wokół nas. Kogoś, bohatera, kto będzie przypominać, że to, co nieosiągalne, czasem bywa osiągalne. Olaf, topniejesz. Bo dla niektórych to warto się roztopić. Olaf, topniejesz. Bo dla niektórych to warto się roztopić. Posłuchaj starej obserwatorki, życie to nie jest sport dla widzów. Jak będziesz się przyglądał, to ani się obejrzysz, jak życie ci przejdzie koło nosa. Posłuchaj starej obserwatorki, życie to nie jest sport dla widzów. Jak będziesz się przyglądał, to ani się obejrzysz, jak życie ci przejdzie. Wcale nie żyjemy po to, żeby dla was pracować. Wcale nie jesteśmy do niczego. Rok po roku te, jak mówisz, niepotrzebne mrówki zbierają jedzenie dla siebie i dla was. To kto tu jest słabszy gatunek? To wy sobie nie radzicie sami. To wy jesteście zależni od nas. My jesteśmy silniejsi niż myślicie. I ty to wiesz. Wcale nie żyjemy po to, żeby dla was pracować. Wcale nie jesteśmy do niczego. Rok po roku te, jak mówisz, niepotrzebne mrówki zbierają jedzenie dla siebie i dla was. To kto tu jest słabszy gatunek? To wy sobie nie radzicie sami. To wy jesteście zależni od nas. My jesteśmy silniejsi niż myślicie. I ty to wiesz. Nie słuchaj, co ludzie gadają. Dla mnie to ty jesteś księg. Nie słuchaj, co ludzie gadają. Dla mnie to ty jesteś księg.